Po co ludziom pieniądze, jeżeli z nich nie korzystają, jeżeli nie zmieniają ich na coś, co mogliby kupić, co mogliby posiadać albo co mogliby używać? Gdy umarł jej ojciec Hetty Green, odziedziczyła 5 milionów dolarów, tyle mniej więcej, na tyle się ją szacuje. Kiedy ona umierała 50 lat później, miała na swoim koncie 2,5 miliarda dolarów. Hetty Green swojego czasu znalazła się w Księdze Rekordów Guinnessa jako największy skąpiec. Była też w Księdze Rekordów Guinnessa jako osoba, która, jako kobieta, która zgromadziła największy majątek. Jednak to skąpstwo jest tym, co mnie w tym przypadku zastanawia. Hetty Green znana była z tego, że nie lubi wydawać pieniędzy. Efekt? Nigdy nie dawała napiwków. Okej, wielu z nas nie daje. Hetty Green nigdy nie używała gorącej wody ani ogrzewania. Było za drogie. Hetty Green, uwaga, płynąc z promem, nie wysiadała z samochodu, bo dzięki temu oszczędzała na bilecie dla pasażera. Hetty Green podobno, wydaje mi się, to jest niepotwierdzone, ale któregoś dnia nie chciała zapłacić za lekarza dla swojego syna, który uległ wypadkowi podczas jazdy na sankach. Przykładów skąpstwa i oszczędności jest całkiem sporo. Pytanie, które się pojawia w tym przypadku, jest bardzo proste. Po co jej pieniądze, skoro z nich nie korzysta? Po co 2,5 miliarda dolarów na koncie, jeżeli każe swojej służącej prać tylko rąbki od sukienek, a nie całe sukienki? I nosi swoje stare rzeczy aż tak długo, aż będą kompletnie zniszczone. Po co komuś pieniądze, jeżeli ich nie wykorzystuje? Gromadzenie pieniędzy jest oczywiście czymś, co było przedmiotem zainteresowania filozofów, psychologów od dawna. Choćby taki Arystoteles napisał kiedyś zdanie, które moim zdaniem jest w tym momencie kluczowe. Bogactwo oczywiście nie jest tym dobrem, którego szukamy. Wszak jest ono czymś tylko pożytecznym i jest środkiem do celu. Środkiem do celu. To jest kluczowe dla mnie zdanie. Takie myślenie o pieniądzu, które możemy wymienić na dobra i usługi, które pożądamy, to tak zwana teoria narzędziowa. Pieniądz jest narzędziem. Po co mieć 20 tysięcy dolarów na koncie, jeżeli nie przemieniamy tego na coś, co może nam dać przyjemność, jest pożyteczne albo pomóc nam w codziennym funkcjonowaniu? Po co mieć 20 tysięcy i tylko patrzeć na tą sumę? Zamiast tego można po prostu te pieniądze wykorzystać na zrobienie czegoś, o czym zawsze marzyliśmy. Tymczasem współczesna nauka pokazuje nam, że myślenie o pieniądzu jako narzędziu jest niewystarczające. Dzisiaj mamy coraz więcej dowodów na to, że pieniądz jako taki nie jest przez nas postrzegany jako tylko środek do osiągnięcia innego celu. Dzisiaj wiemy, że nie zawsze chodzi o to, nie zawsze chodzi ludziom o to, by zyskać pieniądze po to, żeby zaspokoić jakieś potrzeby, czy wydać na coś, czego potrzebują, czego chcą i tak dalej. Dzisiaj wiemy, że pieniądz sam w sobie jest czynnikiem motywującym. Zarabianie pieniędzy jest czymś, co już nas motywuje. Dlatego dzisiaj w psychologii powstała teoria, którą określamy jako teorię narkotykową. Pieniądz jak narkotyk, pieniądz uzależniający. Mówimy o tym, że pieniądz działa na nas jak marihuana, heroina czy inne LSD. O uzależnieniu możemy mówić wtedy, kiedy odstawienie czynnika, od którego jesteśmy uzależnieni, wywołuje w nas dyskomfort. Głód pieniądza. Zaprzestanie zdobywania pieniędzy sprawia, że odczuwamy głód pieniądza. To pokazuje nam, że jesteśmy uzależnieni.
Drugim objawem uzależnienia od pieniądza może być to, że podporządkowujemy wszystko zdobywaniu pieniędzy, zarabianiu pieniędzy. Rezygnujemy z wielu rzeczy, które są dla nas ważne, po to, żeby te pieniądze zarobić. Te dwa symptomy mogą oznaczać, że jesteśmy niejako uzależnieni od zarabiania, a nie od posiadania czy zdobywania pieniądza po to, żeby wykorzystać go do innego celu. Pieniądz, tak jak wiele substancji chemicznych, narkotyki, alkohol, oddziałuje na nasz mózg. Przy czym różnica polega na tym, że alkohol czy narkotyki oddziałują na receptory, przez co w sposób fizyczny wywołują reakcję chemiczną. Pieniądz robi to pośrednio. Samo myślenie o pieniądzu sprawia, że nasz mózg reaguje w określony sposób. W tym kontekście możemy porównać pieniądz do oglądania porno. Chociaż sami nie uczestniczymy w akcie, to co widzimy, to co postrzegamy, wpływa na nasz mózg. Mózg reaguje na to, co oglądamy. Dokładnie tak samo jest z pieniądzem. Pieniądz jest jak oglądanie pornografii. Jedno z fajniejszych badań dotyczących tego, jak pieniądz działa na nasz mózg, zostało zrobione w Chinach. Chińczycy zaprosili uczestników badania do tego, żeby do eksperymentu, który miał w cudzysłowie na celu pokazać, jak szybko jesteśmy manualnie w stanie przekładać papierki. Część badanych miała zwykłe kartki do przekładania. Druga część badanych przekładała pieniądze. Po czym, w momencie, kiedy już skończyli, każdy z badanych był proszony o to, żeby włożył rękę do wody o temperaturze 50 stopni. 50 stopni to jest mniej więcej tyle, ile wynosi temperatura wody, która płynie w naszych kranach. Jeżeli weźmiemy gorącą wodę, to mniej więcej to jest to samo. Więc wyobraźcie sobie, że wkładacie rękę do takiej bardzo gorącej wody. I co się okazało? Osoby, które liczyły pieniądze, odczuwały mniejszy ból. To pokazuje, w jaki sposób pieniądz zadziałał na ich mózg. Mało tego, w ankietach, które potem wypełniali, te same osoby, które liczyły pieniądze, mówiły o sobie, że czuły się silniejsze, bardziej otwarte, bardziej przekonane o swojej wartości. Podobnie jak z innymi używkami, liczenie pieniędzy, myślenie o pieniądzach, przekładanie pieniędzy, zarabianie pieniędzy może być uzależniające, bo sięgamy po ten środek wtedy, kiedy, tak pokazują badania, kiedy czujemy się odrzuceni, kiedy czujemy się samotni. Zarabianie pieniędzy jest dla nas ważniejsze, kiedy cierpimy z powodu ostracyzmu. Inna rzecz, o której nie możemy zapominać, jest to, że pieniądz może działać jak narkotyk, ponieważ wielu ludzi darzy go zwyczajnie, normalnie, najnormalniej w świecie, miłością. Więc samo w sobie to, że ktoś kocha pieniądz, może sprawić, że w jego mózgu zachodzą reakcje podobne do tych, które uzyskujemy, kiedy mamy do czynienia z narkotykami. Czyli podsumowując, zauważcie, zwykle, kiedy myślimy o pieniądzu, myślimy w kategoriach tak zwanej teorii narzędziowej. Czyli krótko mówiąc, mówimy, pieniądz jest po to, żeby wykorzystać go do osiągnięcia innych celów. Tymczasem współcześnie coraz częściej mówi się o tym, że mamy do czynienia z pieniądzem jako narkotykiem. Mamy teorię narkotykową. Drug theory. Pieniądz jest uzależniający. Metafora narkotyku pozwala nam zrozumieć, że pieniądz jest czymś więcej niż tylko środkiem wymiany. Przypadek Hetty Green, którą opisałem na samym początku tego spotkania, pokazuje nam, że wielu z nas kręci samo zarabianie pieniędzy, a nie przeznaczanie ich na coś, co jest dla nas istotne. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Z tym Was dzisiaj zostawiam.